Pierwszy dzień wiosny zbliża się wielkimi krokami. Czas na 32. edycję Marzeń Tańców, które w tym roku zaistnieją w nieco odmiennej formule. W tym roku zapraszamy również grupy plastyczne, które przedstawią nam kukły Pani Wiosny, przedstawiające Panią Wiosnę. Kukły należy donieść do Suwalskiego Ośrodka Kultury do 19 marca, natomiast wszystkie zgłoszenia i plastyczne, i taneczne należy dostarczyć do 14 marca tego roku. Ale podczas Marzeń Tańców nie zabraknie oczywiście prezentacji tanecznych. Taneczne powitanie wiosny nie ma jednak charakteru konkursu. Jest to przegląd taneczny, więc odchodzimy od typowej rywalizacji i uczestnicy mogą w pełni cieszyć się swoimi pasjami i dzielić doświadczeniami. To też znakomita okazja, aby na profesjonalnej scenie zaprezentować swoje umiejętności czy dorobek artystyczny. Dla tych, którzy nie czują się na siłach w potyczce z tańcem, SOK przygotował na ten dzień inną, niezwykle kreatywną propozycję. Również będzie można wziąć udział w warsztatach plastycznych prowadzonych przez pana Mietka i Waszko. Warsztaty są otwarte i odbywają się na patio w Suwalskim Ośrodku Kultury. Jak informuje Kinga Kobiela, do SOK-u już spływają zgłoszenia, ale jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, w ostatnich dniach zawsze pojawia się ich najwięcej. Przypominamy zatem, termin upływa 14 marca.